Dzień dobry Państwu. Zimą bywa tutaj lodowisko, a latem jest to częsta trasa dla spacerowiczów. W szczególności jest to najbardziej widoczne podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, gdzie muzyka, która bije z amfiteatru, rozprzestrzenia się dookoła i wszyscy nie tylko słyszą, ale również nucą. Mowa oczywiście o stawie zamkowym oraz fontannie, która jest absolutną perełką, jeżeli chodzi o atrakcję najbardziej rozpoznawalną w stolicy polskiej piosenki. I ten właśnie obiekt czeka bardzo duży remont. Wyremontowany zostanie tak naprawdę cały obiekt, który Państwo teraz widzą. Wykonawca tego projektu modernizacji będzie musiał rozebrać płytę denną, podkład, a następnie wykonać całą nieckę stawu. Nowa konstrukcja tej fontanny będzie składała się z 60 dysz. Część z nich będzie nie tylko strzelała słupami wodnymi, ale będzie również służyła jako obraz. Właściwie jaki obraz? Ano obraz multimedialny. Szanowni Państwo, każda z 60 dyszy będzie oświetlana osobnymi reflektorami LED, który będzie mógł zapewnić płynną zmianę kolorów w zakresie, uwaga, 16 milionów barw. Czyli to miejsce będzie również wykorzystywane do różnych pokazów multimedialnych i również będzie można to wykorzystywać do również pokazów muzycznych, czyli woda oraz światło będą grać w rytm muzyki. Nowością będzie też właśnie projektor, dzięki któremu będzie można wyświetlać obrazy na tym ekranie wodnym. Podobny efekt mogą Państwo zauważyć przy pergoli wrocławskiej. Tam odbywają się regularnie latem różnego rodzaju pokazy i tutaj też będzie to za niedługo możliwe. I teraz Państwo widzą wizualizację, która pokazuje, jak to będzie mniej więcej finalnie wyglądać, czyli zobaczycie Państwo przede wszystkim efekty świetlne, ale również i obrazy czy filmy, które będą również tutaj wyświetlane. Czyli bardzo w dużym skrócie będzie to miejsce, które nie tylko zostanie odświeżone, ale również wzbogacone dodatkowe atrakcje i będzie tu jeszcze bardziej kolorowo i o wiele bardziej atrakcyjnie niż do tej pory.